Jak co roku w branży RTV nowe telewizory wypychają stare. Czy to nowymi technologiami, czy układkami w softie, próbują zachęcić klienta do kupna. Jednym to wychodzi lepiej, a innym lepiej niech nie wychodzi. Samsung to akurat taka marka, która w telewizory umie. Dzisiaj sprawdzimy więc jeden z topowych modeli na rok 2021. I to tak topowy, że to nie jest zwykły QLED. To Neo QLED w Neonecie. Przypadek? Jak najbardziej. Ja jestem Piotr z Neonet i muszę od razu sprostować, że miano Neo QLEDa serią 8 i 9 Samsung nadał sam. Po to, by odróżnić je od reszty QLEDów właśnie. Ale czym one tak się wyróżniają? Na tapecie mamy początek stawki w świecie Neo QLEDów, w naszym przypadku 65-calowy QN85AAT. Telewizor ze schludnie wykonaną srebrną ramką, 10-bitowym panelem oraz 120-hercowym odświeżaniem, uaktualnionym Tizenem i serią głośników z głośnikiem niskotonowym w układzie 2x2x2 i mocy 60 W. Zwieńcza go metalowa, solidna noga umieszczona centralnie i znaczek z prawej strony na krawędzi ekranu. Całe Neo dzieje się tuż pod taflą matrycy. Mini LEDy to nic innego jak zmniejszenie do granic możliwości diod podświetlających ekran i ulokowanie ich w ilości kilku tysięcy sztuk pod panelem. Jeżeli do tego wszystkiego nie będziemy ich podświetlać liniowo, tylko wydzielimy im strefy, których w tym przypadku jest kilkaset, wychodzi nam bardzo dobry przepis na uniwersalny telewizor. Neo QLED seria 85AAT świeci bardzo jasno i bardzo ostro podkreśla kolory. To oprócz zastosowania tylu diod i tylu stref, ku mojemu zdziwieniu, zasługa panelu IPS. Tak pokrótce. Panele IPS dają nam dużą jaskrawość i kąty widzenia. Mają jednak problem z kontrastem między czernią i bielą. Panele VA na odwrót. Samsung był raczej zwolennikiem stosowania tych drugich paneli, stąd moje zdziwienie po wyciągnięciu go z pudełka. Wracając do tego modelu. Byłem szczerze zaskoczony, widząc tak dobrze radzącego sobie z kontrastem IPS-a. Trzeba przyznać, że Neo QLED robi robotę. Oprócz tego, że świeci bardzo dobrze i ma podświetlanie strefowe, został wyposażony w procesor Neo Quantum 4K, który razem z odświeżonym systemem przynosi kilka ciekawych rozwiązań. Takich jak na przykład skalowanie do 4K, czyli nawet jeśli film na Netflixie czy YouTubie jest w gorszej rozdzielczości, telewizor sam go sobie upiększy i dopiero nam pokaże. Telewizor na bieżąco tworzy brakujące piksele, aby wyciągnąć z obrazu to, co najlepsze, i efekt jest zauważalny. Regulacja jasności w zależności od natężenia padania światła na ekran telewizora. System OTS, czyli podążanie dźwięku za obiektem. Głośniki w układzie 2x2x2, o których wspomniałem, nie są tak umiejscowione przypadkowo. W momencie, kiedy na ekranie porusza się przedmiot wydający dźwięk, ten podąża za nim po całej matrycy telewizora. Daje to fajny efekt immersji. A jak już przy głośnikach jesteśmy, to one też się dostosowują do panującego otoczenia. Gdy oglądacie film czy serial i nagle współdomownik postanowi poodkurzać czy zrobić ciasto, w momencie wykrycia hałasu telewizor sam zwiększy głośność dialogów, aby nic Wam nie umknęło. Funkcję Picture in Picture znamy już z poprzednich wersji, ale została ulepszona. Oprócz tego, że możemy oglądać obrazy z dwóch czy nawet trzech źródeł naraz, to możemy się pokusić o oglądanie meczu i sprawdzanie statystyk z telefonu na telewizorze. Jedno oko na Maroko, o graczach także nie zapomniano. HDMI 2.1 i input lag w trybie gry dochodzący do 5 milisekund w 4K HDR 120 Hz. Do tego dorzućmy upłynniacze takie jak FreeSync, panel gracza, gdzie widzimy ilość FPS-ów, obecny input lag, czy możemy telewizor wyskalować jak monitor gamingowy do szerokich proporcji 21:9 lub 32:9, jeżeli tytuł, w który gramy, na to pozwoli. Widzimy, że Samsung trochę rzeczy usprawnił i wprowadził na rynek telewizor uniwersalny wręcz, który świetnie się sprawdzi przy filmach, serialach, wydarzeniach sportowych czy grach. I to wszystko zamknięte jest w telewizorze, który ma mniej niż 3 cm grubości. Ciekawy jest też pilot. Ładowany energią słoneczną, działający na Bluetooth i podczerwień, z możliwością doładowania go ładowarką. Poziom naładowania pilota możecie sprawdzić na telewizorze. I jak to w poprzednich wersjach. Obsłuży Wasz dekoder, soundbar czy kino domowe, a do tego nie trzeba celować nim w ekran i ładować. Fajny smaczek, ale
żeby tak cukierkowo nie było. Panel IPS niestety swoje wady ma, więc przy ciemnych scenach, po włączeniu białych napisów czy scen, niestety widać lekkie prześwity. Mini-LEDy świetnie sobie radzą, natomiast typ panelu ma pewne wady i mogą być one zauważalne. Tyle zmian, ale za to Bixby, ten asystent Samsunga, jakże dobrze nam znany jest. Dalej po angielsku. W sensie, po polsku się z nim nie dogadacie. I Alexa też jest asystentem głosowym. I nawet Google, ale niedostępny w Polsce. Dla osób, które takich poprawek oczekiwały, może to być drobny minus. Podsumowując, Samsung 65QN85AAT to świetna propozycja dla ludzi, którzy potrzebują smukłego telewizora do wszystkiego. Od meczy, po filmy czy gry, ze świetnym systemem operacyjnym, małą ramką i dobrym procesorem. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!